Wystawa o rabinach, którą byśmy otworzyli, pierwsza taka wystawa chyba w Polsce od wybuchu wojny, to jest taka właściwie historia nieznana Polakom, nieznana polskim Żydom w dużej mierze. Historia tych, którzy od mniej więcej XVI wieku tworzyli wspólnoty żydowskie. Rabini polscy stworzyli taki, powiedziałbym, judaizm skoncentrowany w zasadzie wokół Talmudu, komentowania Talmudu i w dalszym dopiero ciągu komentowaniu hebrajskiej Biblii zwanej Tanach. Ten styl judaizmu w pewnym sensie, który w Polsce powstał, zdominował całkowicie Europę, zdominował świat.